trochę ciężko, bo byłem zmęczony i ta trema mnie przeżerała i po prostu tak czułem, że się cały trzęsę, ale dalej leciałem, nie? Leciałem cały czas, cały czas, cały czas. Wszystko było fajne, bo uczyłem się nowych rzeczy. I najpierw nie umiałem tego zrobić, ale później jakoś tak się nauczyłem. Może w następnym roku bym chciał jeszcze mieć takie zajęcie, bo one były takie, mnie rozwijały taką pamięć. Mi się w sumie podobało to wszystko, no bo to jest dla mnie dobre. Tak jest, sobie wyjdę, będę miał taką płytę i sobie przypomnę, jak kiedyś tam byłem w ogóle, no. Spróbujcie sobie pomyśleć, że jesteście w mydlanej barce, słyszycie? Kółeczek. I ją spróbujcie rozepchać teraz. Jakie były wasze wrażenia z robienia tych dłoni? To było takie... Wydawało się proste zadanie, czy trudne? Proste. Mam wrażenie, że dobrze się sprawdza taki model, w którym jest wychowawca czy nauczyciel na miejscu, który zna grupę, działa z nią w różnych kontekstach i przychodzi ktoś z zewnątrz, artystka, artysta i proponuje jakieś swoje narzędzia, swoją metodę, swój sposób rozmowy. Myślę, że to się fajnie sprawdza. Pierwsze chwile to był taki dystans i taka niewiara w siebie. Bo z taką niewiarą w siebie te dzieciaki tu przychodzą, są czasami, udaje się, że zaczynają wierzyć. Czasami. Z taką niewiarą zaczynali, ale myślę, przełamali. Właśnie to, co ty tutaj mówisz, Agnieszka, że każdy pokazuje nagle coś swojego indywidualnego. Ta metoda to było też działanie poprzez akceptację pewnego procesu twórczego, który polega na tym, że czasem się nie wie, czasem nie wychodzi, albo nie wygląda specjalnie efektownie, ale ważne jest to, że próbujemy i że podejmujemy wysiłek, próbujemy jakieś metody, techniki, której w życiu nie wykorzystywaliśmy. Myślę, że co jest cenne jeszcze? Cenne jest to, że robili te działania wspólnie, nie indywidualnie, tylko w grupach albo całą grupą i że to zjednoczyło na pewno te dzieciaki. Pootwierało. To nie są dzieciaki z masowych szkół, z dobrych jakichś warszawskich szkół, w których jest dużo projektów, dużo działań, gdzie one są gdzieś przebodźcowane różnymi ofertami. U nas takie działania właśnie projektowe mają ogromny sens. Słuchajcie, tu macie syntezator, to jest taki w zasadzie instrument muzyczny. Tu macie taką jakby klawiaturę. Ja wam to zaraz dam i spróbujecie może sobie sami z tego coś zrobić. Przyjeżdża ktoś inny, ktoś, kto może stać się właśnie ważny. I mają szansę pokazać się na nowo, z czystą kartą, z gdzieś, kto nie zna ich historii i od razu nie ocenia, nie patrzy przez ten pryzmat. Ja bym chciała podziękować chłopakom, tym, którzy brali udział w słuchowisku oraz tym, z którymi miałam przyjemność pracować. To nie jest tak, że tylko ja na nich oddziaływałam, ale oni również dużo mnie nauczyli. Przede wszystkim pokory, dystansu, wdzięczności i szacunku do życia. Chłopacy są z nami dzisiaj. Dobra, a to wolności może to zastraszy. Dobra. Artyści w ten sposób działają. I taka młodzież też może w ten sposób działać. Fajnie jest po prostu pokazywać im, że tak można, że to nie musi być od razu świetny efekt, że nie trzeba się zajmować tym, czym się już umiesz zajmować, bo jesteś w tym świetna. Więc no, tak naprawdę wspólnie eksperymentowaliśmy. No. Więc dla mnie jest to bardzo ciekawa praca, twoja, taki twój znak, jakiś, który dużo strasznie o tobie mówi.
Naprawdę mam takie poczucie, że w tej naszej wspólnej pracy dotykaliśmy rzeczy, które są ważne. Znaczy, że dotykaliśmy tematów, które są ważne. I mnie osobiście ta praca poruszała.